Siema, siema, z tej strony Alcia i Prozi z profilu Spaniewanie i witamy Was w naszym kolejnym odcinku, w którym będzie dla odmiany aktualizacja budowy naszego Dukatoska. Jak zwykle w tym odcinku nie wiemy do końca, co się wydarzy, ponieważ każdy tydzień to dla nas jedna wielka niespodzianka, ale to nic, zaczynamy. Żeby ten odcinek rozpoczął się troszeczkę inaczej niż zwykle, czyli nie tak kolorowo i przyjemnie, bo zawsze w tych naszych odcinkach wydaje się, że wszystko nam tak super pięknie, płynnie idzie, zwłaszcza, że to jest, są tylko ułamki naszego życia i całej budowy, no to dzisiaj zaczynamy od fuck upa. A fuck up jest spory, moi drodzy, bo odpadło nam okno. No nie, to nie jest prawda. Żartuję. Okno ściągamy akurat, bo musimy uszczelkę dorzucić, ale mamy gorszy fuck up, bo wyobraźcie sobie, że klejąc to okno w tej górnej części najwyraźniej za szybko prowadziłem ten klej i tam po prostu wyszła jakaś taka za mała warstwa tego kleju i normalnie nam tutaj przecieka. Mamy wodospad. Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już mamy wodospad. Także no nie jest to dobry znak. No i teraz poczekamy, aż to wyschnie i spróbujemy to jakoś doszczelnić. Mamy nadzieję, że się uda. Tutaj jakoś chyba zrobimy jeszcze, bo tutaj jest trochę przerwy, więc dorzucimy tutaj trochę tego primera i jeszcze dorzucimy tego kleju, bo tam jest jeszcze no dużo miejsca na klej. Zrobimy to z dołu i z góry, no i miejmy nadzieję, że to nie będzie przeciekać. A jak będzie przeciekać, to czeka nas niestety najgorsza opcja, czyli musimy odkleić to okno, jeszcze raz wszystko zrobić i to zrobić trzy razy szczelniej i wtedy nakleić. Bo tutaj bardzo się staraliśmy i tutaj jest super. Tu nic nie przecieka, jest rewelacja. Czyli dopiero tak naprawdę na trzecim oknie człowiek dochodzi do perfekcji. To opowiadaliśmy Wam o tych uszczelkach i tutaj jak nie trzaśniemy dobrze drzwiami, to tak samo skrapla się woda. To jest uszczelka nieoryginalna, jest tragiczna. Myśleliśmy, że się ułoży, ona się nic nie układa, słuchajcie. Mało tego, trzeba huknąć drzwiami, żeby w ogóle je domknąć. One się domykają, to jest okej, ale no niestety. Ta uszczelka... No ale ja muszę użyć całej witalnej siły, no, żeby je zamknąć. Także ta uszczelka jest do wymiany. No i będziemy musieli zainwestować zdecydowanie w lepszą uszczelkę, bo to jest badziew. Ale 50 zł tańsza. Ale zaoszczędziliśmy 50 zł. O tak. I dlatego wydamy 300 ileś. O tak. No, także nie warto oszczędzać na uszczelkach. Jak to mówią, tylko oryginalne. I chyba akurat w uszczelkach to ma sens. W przypadku tego okna właśnie, co tutaj za mną leży na łóżku, to ta uszczelka ląduje w tym miejscu nie dlatego, że to okno też nam przecieka, czy hula nam wiatr. Tylko i wyłącznie ze względów estetycznych, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tutaj właśnie w tym miejscu ta rama nam nie do końca dolegała i przez to niestety był tam mały prześwit i mnie to strasznie drażniło, więc po prostu kupiliśmy dzisiaj taką zwykłą białą uszczelkę i przyklejamy ją tutaj na krańcach i przez to jak dociśniemy do góry, to będzie idealnie teraz dopasowane i nie będzie tam żadnego prześwitu. Więc to nie jest fuck up, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby było pięknie. No zostaje. No słuchajcie, jesteśmy właśnie pod warsztatem stolarskim mojego wujka i dostałam oczopląsu. Oddajemy im dwa mebelki do zrobienia, bo już po prostu nie wyrabiamy w czasie. I żeby jeszcze meble zrobić samemu kuchenne, no to zajęłoby to nam jeszcze więcej dni, więc po prostu stwierdziliśmy, że poprosimy o pomoc, także mamy tutaj właśnie wzornik kolorów i Alcia wybiera kolor naszej... Gdybym dostała, nie wiem, 5-10 kolorów do wyboru, to w ogóle nie byłoby najmniejszego problemu, żebym coś wybrała. Ale że dostałam tyle podobnych do siebie odcieni, no to dostałam oczopląsu. I teraz już zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno dobry kolor jest ten, który wybrałam. Nie dawajcie swoim kobietom tak dużego wyboru. No i wszystko mamy zlecone, teraz yes. Możemy wracać i kontynuować. Ale jesteśmy trochę kolorowymi wtankami, co? Myśleliśmy, że w jeden dzień będziemy mieli meble zrobione, że to tak się szybko robi, że przyjedziemy, oddamy wymiary i że tego samego dnia wyjedziemy z meblami gotowymi.
A rzeczywistość jest taka, że to jednak więcej trwa i pewnie za tydzień będą mebelki w naszym Dukatosie. Ważniejsze, że już mam ten ciężar z głowy zdjęty, bo ja nie mogłam spać po prostu po nocach. I cały telefon mam po prostu zawalony zdjęciami, inspiracjami, kolorystyką frontów i różnymi takimi bajerami, więc w końcu z głowy może mi to zejść, bo już oddany jest kolor i już nie ma możliwości zmiany, więc teraz tylko czekamy na odbiór. Po kończeniu tematów wodnych, tutaj zdecydowaliśmy, że użyjemy patentu, który użył Obi-Wan Kenobi z filtrem od razu, który, czyli woda przechodzi przez filtr i dopiero wpada do zbiornika. To jest spoko patent. I chciałem wam jeszcze pokazać, zanim to założymy tutaj w ten sposób. Zamontuje się na takie dwa metalowe cycki włącznik do pompki wody, czyli to tutaj plusa przeprowadzamy przez od pompki, przez tą znaczy plusa z pompy wody do włącznika, no i potem tutaj dołożymy wężyki. Także montujemy. Tu mamy oczywiście wlew z głównej wody, znaczy od wlewu z wody przez filtr wpada nam tutaj do zbiornika, natomiast tutaj mamy odpowietrzenie. Pięknie. Kolejnym etapem w instalacji wodnej jest zakończenie tematu naszego prysznica w końcu. To znaczy, w tym miejscu zrobiłem otworki. To są chyba 3 cm, o ile dobrze pamiętam. Co to wygląda tak na 3 cm, nie? Średnica. No. I w te otworki z tej strony wsadzamy coś takiego. To jest patent, który zobaczyłem na YouTubie raczej Trumpki. Także wielki szacun za ten patent i przy okazji pozdrowienia. I już tu macie, jak to jest montowane. A więc jest to montowane. Tutaj właśnie zostawiliśmy tą kantówkę na sam koniec. I po prostu mamy tutaj końcóweczkę od baterii, do której będziemy kręcić. I tutaj przykręcamy normalnie na wkręciki, pyk, i tutaj do, i tutaj będzie nasz wąż, który już mamy przygotowany w ten sposób. Baby, to będzie chyba dzieło sztuki, co? Tak, mam nadzieję. Nie wiem, który odcinek to już robimy. I generalnie, gdybym miała podjąć drugi raz decyzję, albo wy stoicie przed podjęciem takiej decyzji, to lepiej, słuchajcie, zróbcie to zdecydowanie przed przyklejeniem po prostu sklejki, bo to byłaby 5 minut roboty, a nie parę dni. No my powinniśmy, wiesz jak to zrobić? Najpierw to przykleić, a potem dociąć sklejkę. Gotowy element, nagrywasz to, ja powiem? No. Powinniśmy zrobić to w ten sposób, że powinniśmy włożyć tam, przykleić gotowy element, czyli sklejka jako plecy i do tego kątowniki już tutaj i po prostu to włożyć. A teraz to sztukowanie to po prostu wymaga o wiele więcej czasu, ale to nic i też i tak będzie perfekto. No to opowiadaj. Ja cię kręcę, no szok po prostu. Słuchajcie, długo szukaliśmy zlewo zmywaka, bo no niestety, jak wiecie, w kamperze wszystko trzeba ważyć, bo nie może być nic ciężkiego. A zlewo zmywaki lekkie to są zlewo zmywaki stalowe. A te stalowe zazwyczaj są srebrne, a my mamy złotą baterię. I niestety średnio to pasowało. No ale koniec końców wiadomo, że byśmy tak zrobili, bo no ważniejsza jest waga niż wygląd. No, dziwnie to brzmi, ale to tylko odnośnie zlewu, słuchajcie. W każdym razie szukałam na różnych stronach, na Allegro, na jakiś Media Expert, na tanie zlewozmywaki i przy różnych naprawdę portalach. Szukałam lekkiego tworzywa, który będzie biały, w kolorze białym i będzie właśnie super lekki. No i jest coś takiego jak granit z czymś połączony, że tylko wyściłany jest granitem, ale waga jest lżejsza niż granitowy całkowicie. No już byłam zdecydowana, że okej, coś takiego weźmiemy. No i nagle zabłudziłam w internecie, na Allegro gdzieś tam super daleko po prostu poleciałam i na którejś tam dopiero daleko stronie, słuchajcie, znalazłam zlew odmywak, który jest stworzony z takiego tworzywa, to się nazywa chyba tektonit, coś takiego. Ja wam później tutaj wam wrzucimy, bo nie pamiętam dokładnie nazwy, jaka to jest technologia tego tworzywa, ale to jest tak super lekkie. On jest przepiękny, jest biały,
ma 20 cm głębokości i komora ma 41 na 30... Ile? Pamiętasz? Daj miarkę. Zaraz wam powiem dokładnie, żeby nie było. Ma komora gdzieś ma na 35 cm, 35-36 cm. 36 było, pamiętam, 36. I on jest super leciutki, po prostu wygląda mega porządnie. No wygląda jak, no może granitowy nie, no ale wygląda jak taki, no jak z kamienia po prostu z lewo zmywak, a jest przelekki, jak styropian po prostu. No i najważniejsze, powiem wam jeszcze ile waży, bo żeby się też nie dali się zagonić w taką pułapkę, bo stalowe niektóre też mogą być super ciężkie. I zazwyczaj waga takiego z lewo zmywaka to jest w granicach tam 12-15 kg, takiego granitowego właśnie. Później są stalowe, potrafią ważyć nawet 8-10 kg, ale są stalowe też takie leciutkie, które ważą właśnie 5-6 kg. No i ten waży właśnie mniej niż 5 kg, bo 5 kg ważył ten większy, a my wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na mniejszy zlewozmywak, więc on waży mniej niż 5 kg. No, więc jestem super szczęśliwa. Bo to jest bardzo super zakup i do tego jeszcze myślałam, że zamówiłam sam zlewozmywak i dzisiaj miałam usiąść i w internecie szukać właśnie pod ten zlewozmywak syfonu, a on był w pakiecie, więc ekstra. To nie wygląda za dobrze teraz, to nie jest profesjonalna instalacja wodna, ale jutro wyjeżdżamy i po prostu chcemy na maksa wziąć ciepły prysznic i no i to nie jest super. Ale na razie po prostu podłączyliśmy to tak na YOLO, żeby sprawdzić, czy boiler w ogóle działa. No i słuchajcie, boiler działa, grzeje nam wodę. Tutaj odpowietrzenie powinno pójść, powinien być otwór w samochodzie. I no i ta woda powinna sobie kapać pod samochód. No ale na razie po prostu sprawdzamy, czy to działa. No i zobaczcie to. Ale to fajnie wygląda. Zobacz. Normalnie widać płomień. Niesamowite. Wybaczcie nam chaos w tym odcinku. Naprawdę tak dużo się dzieje i robiliśmy wszystko właśnie, żeby zdążyć na festiwal, bo byliśmy przez cały weekend na Audio River i chcieliśmy na maksa przyjechać tutaj skończonym, znaczy może nie skończonym Ducatosem, ale Ducatosem, który działa, to znaczy, który ma prąd, który ma zimną wodę i ciepłą wodę i gdzie pompka chodzi i po prostu robiliśmy wszystko do nocy, żeby to wszystko podłączyć i żeby to działało. No i uwaga, działa. Także całość taki kolejny odcinek będzie na pewno bardziej szczegółowy, no albo dwa odcinki będą bardziej szczegółowe i tam pokażemy wam, jak podłączyliśmy wodę, jak podłączyliśmy prąd, więc chciałbym po prostu, żeby te odcinki były bardziej skondensowane, a ten chaos, który jest, no to po prostu to jest nasza rozrywka. Wyszło jak wyszło, ale kąpaliśmy się, słuchajcie, w ciepłej wodzie pod prysznicem w naszym Ducatosku. No przecież my rok temu o tym marzyliśmy, żeby właśnie zmienić w T4 naszą T4 na większego kampera, żeby w środku móc się wykąpać i właśnie to zrobiliśmy. Tak, normalnie się kąpaliśmy w środku. No i jest ciśnienie i normalnie wszystko leci i zewnętrzny prysznic działa i ten prysznic działa, także się mega jaramy. No i powoli dochodzimy do etapu, w którym będziemy coraz mniej pokazywać wam środka, no bo oczywiście chcielibyśmy, żeby wantur, który nadejdzie, żeby był takim zaskoczeniem, żeby był czymś świeżym, a nie, że po prostu dokręcimy ostatnią śrubkę i w sumie ten wantur niczym się nie będzie różnił od vloga, dlatego będziemy teraz już pokazywać wam takie poszczególne elementy, no, które będziemy robić. No i potem zostaje nam wantur. Możecie w komentarzu obstawić, kiedy skończymy. Właśnie, bo na Instagramie też pod naszym postem ostatnio kilka osób napisało, jaki termin obstawia. Jesteśmy super ciekawi, kto z was będzie najbliżej, bo my sami jesteśmy super ciekawi, kiedy skończymy dokładnie. Też mamy jakąś datę w głowie ustaloną, ale możecie zgadywać, zobaczymy, czy ktoś z was po prostu zgadnie. Tak jest. No i a propos Instagramu, chcielibyśmy wam przypomnieć, że jeżeli chcielibyście
oglądać nas więcej, no to na Instagramie dodajemy story praktycznie codziennie, więc tutaj wyświetli się Wam gdzieś odnośnik do naszego Instagramu. Tak samo znajdziecie nas pod nickiem Spanie w Wanie. No i co? Kończymy chyba, nie? Ten odcinek. Kończymy. Także jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie nam lajka dla algorytmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu. I widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Do zobaczenia, cześć! We ain't going nowhere. We'll be standing right here.